Dzień dobry, Sylwia Ferwecka, witam Państwa i zapraszam na kolejny program Telewizji Miejskiej Robczyce. Dziewiętnastego stycznia w Robczyckim Centrum Kultury odbyła się gala sportu zatytułowana Najpopularniejsi w Robczyckim Sporcie 2023. Już po raz 18 Robczyckie Centrum Sportu i Rekreacji przeprowadziło plebiscyt pod nazwą Najpopularniejsi w Robczyckim Sporcie. Impreza ta to prawdziwe święto dla zawodników, działaczy, trenerów oraz wszystkich, którzy są związani ze sportem. Na uroczystej gali zaprezentowano dorobek i osiągnięcia sportowe robczyckich sportowców i działaczy. Burmistrz Robczyc Bolesław Bujak dokonał oficjalnego otwarcia i złożył gratulacje wszystkim nominowanym i zwycięzcom w tym plebiscycie. Chciałem tylko bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Wam, drodzy młodzi zawodnicy sportowi z różnych dyscyplin, pogratulować Waszych wyników sportowych, podziękować za Wasz wysiłek, za Wasz trud, podziękować Waszym trenerom, Waszym wszystkim działaczom. I bardzo serdecznie dziękuję również naszym dyrektorom szkół, naszym nauczycielom, szczególnie nauczycielom wychowania fizycznego, że tworzą tą dobrą atmosferę wraz z samorządami, w szczególności samorządem miasta i gminy Robczyce, który tworzy też tą bazę materialną, infrastrukturę i finansową do tego, by ten sport młodzieżowy, ale i senioralny w naszym mieście, w naszej gminie miał warunki do rozwoju. Podczas imprezy wszyscy zebrani w Robczyckim Centrum Kultury mieli okazję obejrzeć materiał filmowy przedstawiający bazę sportową w gminie Robczyce. W materiale przygotowanym przez naszą redakcję pokazano również inwestycje zrealizowane przez robczycki samorząd w minionym roku. Podczas wydarzenia nie zabrakło występów artystycznych. Na scenie prezentowały się zawodniczki klubu Akrobatyka Robczyce, formacja tańca nowoczesnego Vega działająca przy Centrum Kultury w Robczycach. Publiczność miała również okazję podziwiać finalistów piątej edycji Mam Talent, grupę Multivisual. Plebiscyt Najpopularniejsi w Robczyckim Sporcie ogłaszany jest co roku przez Robczyckie Centrum Sportu i Rekreacji. W tegorocznej, 18. edycji konkursu głosowanie po raz kolejny odbyło się drogą elektroniczną. W sumie głosowano 5277 razy. Każdy głosujący mógł typować swoich faworytów w 9 kategoriach. W poszczególnych kategoriach na najwyższym stopniu podium stanęli: w kategorii trener roku grup młodzieżowych sporty indywidualne Jerzy Chmura. Trenerem roku grup młodzieżowych sporty drużynowe został Marek Osiniak. Najlepszym młodzieżowym zawodnikiem roku w sportach indywidualnych została Aleksandra Golenia. W sportach drużynowych najlepszym młodzieżowym zawodnikiem roku został Krystian Wilk. Tytuł trenera roku seniorów otrzymał Michał Betleja. Miejsce pierwsze w kategorii zawodnik roku seniorzy zdobył Mateusz Bieniek. Najlepszym działaczem roku został Łukasz Bieszczat. W kategorii prezes roku najlepszy okazał się Przemysław Kulik. Klub, zespół, drużyna roku to kategoria, w której zwycięstwo należało do klubu sportowego Akrobatyka Robczyce. Podczas uroczystej gali wręczono również wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2023 roku. Wręczone zostały również podziękowania firmom za wsparcie finansowe oraz podziękowania za długoletnią współpracę. Specjalne odznaczenie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z rąk wiceprezesa Wiesława Lady otrzymał burmistrz Robczyc Bolesław Bujak. Podczas tego wieczoru odbyło się również losowanie nagród ufundowanych przez burmistrza Robczyc Bolesława Bujaka. Nagrody rozlosowano pośród wszystkich, którzy oddali swój głos w tym plebiscycie.
Szkółka piłkarska Soccer Ropczyce otrzymała srebrną gwiazdkę. Więcej informacji w materiale. Szkółka piłkarska Soccer Ropczyce otrzymała srebrny certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. To wyróżnienie dowodzi, że ropczycka szkółka rozwija się w dobrym kierunku, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Szkółkę założyliśmy w 2010 roku. Był to czerwiec, 10 czerwca bodajże były pierwsze zajęcia i wspólnie z kolegami Bogdanem Pacanowskim i Grześkiem Rogiem postanowiliśmy coś zrobić w mieście dla dzieci. I na pierwsze zajęcia przyszło około 40 dzieciaków, co nas już mile zaskoczyło. Utworzyliśmy wtedy 3 grupy treningowe. Następnie sukcesywnie rozwijaliśmy się, dzieci przybywało, przybywało też trenerów. Aktualnie w szkółce trenuje 180 dzieci i mamy 10 trenerów, w tym trenera bramkarzy. Aby uzyskać to wyróżnienie, trzeba było spełnić liczne kryteria narzucone przez PZPN. Między innymi w zakresie bazy sportowej, liczby drużyn, kwalifikacji trenerów, sprzętu treningowego i meczowego oraz organizacji szkółki. W 2020 roku PZPN wprowadził system certyfikacji szkółek, do którego przystąpiliśmy. I ogólnie założeniem tego programu jest podnieść standardy szkolenia dzieci, tak żeby po prostu treningi były bardziej efektywne. Żeby dostać się do tej certyfikacji, należało spełniać pewne kryteria, między innymi wprowadzić wszystkie dokumentacje, plany szkolenia, konspekty i tak dalej. Dzięki programowi certyfikacji rodzice i dzieci grające w piłkę nożną mają pewność, że certyfikowana szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jego kadra ma kwalifikacje niezbędne do szkolenia zawodników. W programie certyfikacji uczestniczymy od 3 lat i do tej pory byliśmy na poziomie brązowym. I od samego początku naszym założeniem było wejść na wyższy poziom, ale żeby po prostu awansować, musieliśmy w pewnych obszarach wzmocnić się, że tak powiem. Między innymi musieliśmy zadbać o wykształcenie trenerów. Każdy z naszych trenerów aktualnie ma minimum wykształcenie UEFA B, czyli środki, które pozyskiwaliśmy z certyfikacji, inwestowaliśmy w naszych trenerów. Także możemy się właśnie tym pochwalić, że nasi trenerzy są wykwalifikowani. Drugim ważnym punktem dla nas, żeby wejść na wyższy poziom, było stworzenie warunków bazowych. I tutaj musimy właśnie przyznać, że dostaliśmy duże wsparcie z miasta. Chodziliśmy do pana burmistrza z pomysłami i nasze pomysły zostały po prostu wdrożone. A mam tu na myśli głównie boisko na Czekaju, które, że tak powiem, odrestaurowaliśmy, a aktualnie boisko zostało oświetlone. I pozwoli nam to po prostu na treningi w dłuższym wymiarze czasowym. Szczególnie chodzi nam tutaj o sezon jesienny. Srebrny certyfikat, który otrzymała szkółka Soccer Ropczyce, oznaczony jest srebrną gwiazdką. Otrzymują ją szkółki, które koncentrują się na ciągłym i systematycznym szkoleniu i rozwoju zawodnika prowadzonego przez trenera z ważną licencją trenerską UEFA B. Aktualnie PZPN nadał nam srebrną gwiazdkę. I tak powiem szczerze, że trenerzy monitorujący nakłaniali nas, żebyśmy aplikowali na wyższy poziom, ponieważ widzieli tutaj w szkółce potencjał i w dzieciach, i w naszych trenerach, co nas bardzo cieszy. I krok po kroku po prostu spełniliśmy te wszystkie wymogi, zostaliśmy pozytywnie ocenieni i ta certyfikacja jest nadawana co roku. Także utrzymujemy na razie srebrny certyfikat i jest to dla nas jakieś wyzwanie, nobilitacja. Ale też dochodzą nam kolejne obowiązki, ale wszystko to ma na celu poprawić jakość szkolenia i efektywność. Także naszym celem jest głównie to, żeby przyciągać dzieci i żeby nam dzieci nie uciekały do innych ośrodków. Tylko ja uważam, że po prostu w mieście Ropczyce stać nas na dobre szkolenie i zapewnienie bardzo dobrych warunków dla dzieci, żeby mogły się tutaj rozwijać, przynajmniej na tym pierwszym etapie szkolenia, czyli my prowadzimy dzieci od 4 do 13 roku życia. Następnie mamy umowę z Błękitnymi i dzieci mogą kontynuować szkolenie albo w Błękitnych Ropczyce, ewentualnie wracają do swoich ośrodków, miejscowości lub zmieniają dyscyplinę, różnie bywa. Zapytaliśmy prezesa szkółki piłkarskiej Soccer Ropczyce, co jest największą dumą ropczyckiej szkółki.
Przede wszystkim ilość dzieci, tak? W naszej szkółce uczestniczy 180 dzieciaków, gra systematycznie w piłkę, cztery razy trenuje te najstarsze grupy. No i przede wszystkim mają możliwość rozwijania. Myślę, że to jest największa sukces naszej szkółki, bo oczywiście to są gra drużynowa, ale bardziej patrzymy w rozwój indywidualny. No i mamy przedstawiciela w najwyższej klasie rozgrywkowej, oczywiście na razie w młodej akademii. Karol Delikat, który ostatnio nas odwiedził, jest w Akademii Lecha Poznań, no to już pokazuje, że pracujemy dobrze i oby jak najwięcej tych chłopaków trafiało do tych najlepszych akademii w Polsce. Takie już osobiste bardziej pytanie, dlaczego pan wybrał piłkę nożną? O, to bardzo trudne pytanie, ale myślę, że zaraził mnie to mój pierwszy nauczyciel wychowania fizycznego, pan Pęcak. Od lat lubiłem grać w piłkę. Przede wszystkim przerodziło się to później w moją pasję, no i tak później kontynuowałem. Udało mi się zagrać w pierwszej lidze polskiej i przede wszystkim, tak jak już wcześniej powiedziałem, była to moja pasja i no i do dzisiaj jest, tylko troszeczkę w innej formie. Robczycka Szkółka Piłkarska to idealne miejsce na regularne treningi, które oprócz możliwości realizacji pasji mają korzystny wpływ na rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować tutaj rodzicom, zawodnikom, wszystkim trenerom, którzy się angażują oraz władzom miasta za rozwijanie bazy sportowej, no i oświetlenie boiska, ponieważ nawet ostatnio, podczas ostatnich kontroli nasza baza na Czekaju zrobiła duże wrażenie na trenerach monitorujących. Dla wielu dzieci piłka nożna to po prostu źródło radości i zabawy. Mogą swobodnie wybiegać się na świeżym powietrzu, eksperymentować z ruchem i czerpać przyjemność ze wspólnych treningów. Trenuję od 6 roku życia. Gram w U13. Trenuję od 6 roku życia. Chciałbym zostać profesjonalnym piłkarzem i moim idolem jest Manuel Neuer. Masz jakiegoś swojego ulubionego piłkarza? No, Neymar z Brazylii. A w przyszłości chciałbyś zostać? Jakimś dobrym piłkarzem, no i zarabiać dużo. Uczestnictwo w szkółce piłkarskiej Soccer Robczyce promuje aktywny tryb życia i odciąga uwagę od komputera czy telewizora. Dzięki temu dzieci rozwijają zdrowe nawyki od najmłodszych lat. Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Robczycach dołączyło do kampanii społecznej Drugie Życie. 16 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyły się warsztaty związane z tą akcją. Celem kampanii Drugie Życie jest promowanie wiedzy opartej na faktach naukowych z dziedziny medycyny, rozmowy o przeszczepianiu narządów, informowanie o korzyściach, które niesie ta terapia, oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w Polsce. Jest to już 16. edycja tej ważnej akcji, która promuje ideę transplantacji. Spotkanie edukacyjno-informacyjne w Robczycach zorganizowała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego, które przystąpiło do ogólnopolskiej akcji wspierającej przeszczepianie. To pokazuje, jak bardzo młodzież jest zaangażowana w projekt Drugie Życie, a także ciekawa wiedzy na temat transplantacji. Trzeciego stycznia w Szkole Podstawowej imienia Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej świętowano Dzień Babci i Dziadka. Nie ma lepszego prezentu dla babci i dziadka jak szczere słowa, tańce i piosenki w wykonaniu ich wnuków. Dzień Babci i Dziadka na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych uroczystości organizowanych przez szkołę. Dzieci podziękowały za opiekę, cierpliwość i czas, jaki poświęcają im ukochana babcia i dziadek. Dziś wystąpiliśmy w przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Był to układ taneczny i przygotowywaliśmy się na przedstawienie bardzo długo i nie mogliśmy się doczekać występu. Miejmy nadzieję, że im się podobało. Wnuczęta w szczególny sposób uczciły ten wspaniały dzień. Zdradziły nam również, za co najbardziej kochają swoich dziadków. Kocham naszych babci i dziadków dlatego, że opiekują się nami i zawsze dają nam dobre rady. To była wspaniała uroczystość, na której nie zabrakło wielu znakomitych gości. Po pierwsze to
chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam, że jesteście, bo to jedna sprawa dla naszej grupy, ale i dla szkoły, dla nauczycieli, dla Pani Dyrektor, bo oznacza to, że nie tylko rodzice dzieci są ze szkołą, ale również dziadkowie też się utożsamiają z waszą własną szkołą. Chcę pogratulować bardzo serdecznie waszych wnucząt. Dzisiaj na scenie pokazały się od tej strony artystycznej bardzo pięknie. Nie tylko są piękne, pięknie ubrane, potrafiące wyczuwać rytmikę. I to jest ważne, bo to są przecież jeszcze dzieciaczki, zwłaszcza te z przedszkoli. Serdecznie gratuluję. Dzień Babci i Dziadka to jeden z tych dni w roku, które należy świętować szczególnie. Ich miłość i poświęcony czas zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie. Dzieci przez swoje występy sprawiły wiele radości swoim babciom i dziadkom, aby wynagrodzić im codzienną troskę i poświęcenie. Dzieci z zamiejscowego oddziału miejskiego żłobka w Ropczycach składają życzenia swoim dziadkom. Thank you.
W niedzielę 21 stycznia w kościele świętej Barbary w Ropczycach odbył się koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Ropczycach. Gdy błyśnie gwiazda pierwsza, przekazną setki wtórnych gwiazd. Ten krzyk cokolwiek śmieszny i jazd od ulic wielkich miast. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, by to, co ważne, ważnym mogło się stać. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, niech błyśnie nam jeszcze raz. Chwała na wysokości, dziecięcy słychać śpiew, niebiański pokój płynie do naszych. Kolędowanie to nie tylko zwyczaj umilający świąteczny czas, ale przede wszystkim głęboko zakorzeniona część kultury i naszego dziedzictwa. Po raz kolejny w kościele świętej Barbary wybrzmiały najpiękniejsze kolędy i piosenki świąteczne w prawdziwie mistrzowskim wydaniu. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele Ropczyckiej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia stworzyli niepowtarzalną muzyczną atmosferę i zachwycili publiczność. W dniu dzisiejszym spotykamy się w kościele świętej Barbary za zgodą i przychylnością księdza proboszcza. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że szkoła muzyczna w tak dużym składzie, dzisiaj ponad 100 wykonawców, zaśpiewa kolędy i pastorałki dla mieszkańców Ropczyc, szczególnie osiedla, a nie tylko, bo dzieci nasze przyjeżdżają do tej szkoły z wielu miejscowości. Kolędy będą wykonywane przez różne grupy. Będzie to występował chór, orkiestra smyczkowa, zespoły dęte, saksofonowe, klarnetowe, akordeonowe, zespół trębaczy. Mam nadzieję, że koncert się wszystkim spodoba i przybliży nam jeszcze raz święta, tak wspaniałe święta Bożego Narodzenia. Wśród gości znaleźli się m.in. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Bielatowicz, rodzice i dziadkowie młodych artystów, sympatycy Ropczyckiej Szkoły Muzycznej, a także miłośnicy kolędowania. Przed publicznością wystąpiło ponad 100 wykonawców. Jak mówi główna koordynatorka koncertu, Ewelina Stępień, wydarzenie to było logistycznie bardzo wymagającym przedsięwzięciem. Za nami koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Zagraliśmy w kościele świętej Barbary w Ropczycach. Było nas dzisiaj bardzo dużo, ponad 110 osób, to głównie uczniowie, nauczyciele, absolwenci szkoły muzycznej, ale również przyjaciele, tacy, którzy nas wspierają, z którymi spotykamy się w muzycznych tematach.
Ten koncert jest logistycznie dość trudnym przedsięwzięciem ze względu właśnie na bardzo dużą liczbę uczestników, wykonawców. Też to, że to są bardzo różne zespoły, mamy dużą orkiestrę, duży chór, do tego mniejsze składy, solistów, solistki, zespół właśnie taki spoza szkoły, czyli nasi absolwenci i przyjaciele. Logistycznie zebranie ich wszystkich w jednym miejscu nie jest rzeczą prostą, ale nam się dzisiaj to udało, myślę, bardzo dobrze. Koncert kolęd i piosenek świątecznych był okazją do podsumowania całorocznej pracy całej społeczności Ropczyckiej Szkoły Muzycznej, która z energią i wielkim entuzjazmem oddaje się swojej pasji, jaką jest muzyka. Ciemna w nocy, niebo jęka, drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczone. Śniegu rysują, wilki z boru nawołują. Gdzie ja samotna w tej drodze Bożego Syna urodzę? Lisy po śniegu rysują, wilki z boru nawołują. Gdzie ja samotna w tej drodze Bożego Syna? Magię świąt przedłużają nam liczne koncerty świąteczno-noworoczne, które odbywają się przez cały styczeń. Nie inaczej było w Domu Kultury w Niedźwiadzie, gdzie tradycyjnie odbył się przegląd kolęd i pastorałek. Hej kolęda! Wspólne kolędowanie to już tradycja. Dom Kultury w Niedźwiadzie jak co roku zaprosił młodych i tych doświadczonych artystów, którzy wykonywali kolędy i pastorałki w różnych aranżacjach muzycznych. Publiczność jak zwykle nie zawiodła i licznie przybyła, aby oklaskiwać zespoły wokalne, chóry oraz solistów. Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich gości przez kierownika Domu Kultury Magdalenę Tabasz-Mazur, która nie kryła zadowolenia z udziału w tym przeglądzie tak wielu występujących,
jak również z bardzo licznego udziału publiczności. Jak co roku, również w tym roku, w okresie kolędowania, spotykamy się w Domu Kultury w Niedźwiadzie na przeglądzie kolęd i pastorałek. W tym roku na tym przeglądzie gościmy chóry ze Szkoły Podstawowej z Niedźwiady Dolnej, z Niedźwiady Górnej. Gościmy również szkolną kapelę z Małej. Występują również soliści i zespoły muzyczne. W tym roku mamy zespół Akord z Niedźwiady oraz zespół Rodziny Lewandowskich, z czego bardzo się cieszymy, że tak licznie właśnie chcą do nas przychodzić i z nami kolędować. Ale również występują zespoły, które działają przy Domu Kultury w Niedźwiadzie. Jest to dziecięcy zespół wokalny i grupa seniorów. Bardzo się cieszę, że co roku udaje się nam zorganizować ten przegląd i tyle mamy chętnych artystów. Bardzo się też cieszę, że widownia jest zapełniona. Ludzie przychodzą, chętnie z nami kolędują i podziwiają występy naszych pięknych artystów. Występujący artyści stworzyli niepowtarzalny klimat, by jeszcze raz wszyscy przybyli mogli poczuć niezwykłą świąteczną atmosferę. Wzruszające wykonania pieśni świątecznych sprawiły, że serca słuchaczy wypełniły się ciepłem i radością. Zapraszamy na fragmenty niedzielnych występów. To już wszystko w dzisiejszym programie. Na kolejny zapraszam już za tydzień. Do widzenia.